dziękuję. I co możesz opowiedzieć o dzisiejszych zawodach, jak ci się skakało? No, drugi skok, trzeci był skok najlepszy, drugi, pierwszy, no tak nie za bardzo. Co zmieniłeś, że ten trzeci wyszedł? No, trzeci najlepiej trafia na nie w ogóle. Do tej pory wygrywał Kacper Stosel, no. Teraz udało się wygrać tobie, czy ty zmieniałeś ostatnio w treningu? Forma poszła w górę? No, coś zacząłem lepiej z dojazdami w ogóle. Odbicie, lepiej trafiałem na każdym treningu. A jak oceniasz dzisiejsze warunki, bo było bardzo miękko. No, ale wiatr był dość dla wszystkich odpowiedni. A podczas lądowania żadnych problemów? No, ja miałem problemy, no ale inni chyba nie. A co ci nie wyszło w tym lądowaniu? No chyba za długo ciągłem, no. Chciałem do końca. Czyli uważasz, że jeszcze można ten skok poprawić, wasze lądowanie? Lądowanie strasznie słabo. A jaki cel na jutro? Myślisz, że zwycięstwo pójdzie tak dobrze? Jak będzie pierwsza piątka, to będzie dobrze. Skoki nie były takie jakieś bardzo super, no, ale były w miarę mojej możliwości i udało się wygrać dwa razy, no jest zadowolony. W tym roku zaczął ten rywalizację z Dominikiem. Tak, tak. Dominik teraz bardzo dobrze skacze i nawet lepiej ode mnie, muszę przyznać. Znaczy lepiej od ciebie, bo ty wygrywasz. Znaczy no dzisiaj, no ale no, on też dobrze skacze i jest wyrównany z walką. Jak oceniasz w ogóle cały ten dostaw w tym sezonie? Za tobą jest 5 punktów. Tak, dużo oceniam. Nie spodziewałeś się takiej rywalizacji? No nie spodziewałem się, ale Dominik dobrze skacze i jest rywalizacją. Możesz zdradzić, jakie były twoje typy przed sezonem? Nie wiem, nie myślałem o tym. Jak oceniasz ten dzisiejszy miękki śnieg, ale by to w miarę wyrównane, wszyscy mieli taki sam warunek i było wyrównane. Rozbieg był ok? Tak, dobrze. Wiatr nie przeszkadzał? Nie. Ale jak czułeś? Miałeś podnarty, czy bardziej w plecy pchało? No, taka cisza. Cisza. Na próbie miałem pewne problemy, że odbicie palto bardziej szło w powietrze. Powietrze było ok, lądowanie też ok, także zawody na plus. Pogoda pomagała, czy raczej przeszkadzała? Warunki były równe dla każdego, moim zdaniem. Dzisiaj w fajnych warunkach przeprowadzone zawody, tak więc nie ma do czego się doczekać. Jeszcze tak wracając do ubiegłego tygodnia, zakończyliście FIFA. Jak oceniasz w ogóle swój występ w całym tygodniu? No były upadki, były wzloty, ale ogólnie nieźle. No zakończyłem to miejscem trzecim w klasyfikacji generalnej, no i całkiem ok, nawet przyzwoity wynik. Myślę, że będzie coraz lepiej. Jakie plany na jutrzejszy konkurs? Takie same, na spokojnie już praktycznie mamy końcówkę sezonu, więc tylko bawić się i dobrze skakać. Musimy się nie przejmować.